Czy wszystkie włókna naturalne są fantastyczne i tylko je powinnyśmy wybierać, decydując się na ubrania? Wszystkie wątpliwości rozwiewam w najnowszym wideo poradniku. Zapraszam! Dzisiejsze wideo jest właściwie drugim z serii o materiałach, o tkaninach, dzianinach, włóknach naturalnych, sztucznych, syntetycznych. Pierwszy powstał już jakiś czas temu na moim blogu. Link do niego znajdziesz oczywiście pod tym wideo i od niego sugeruję zacząć. Dzisiaj będzie parę słów na temat włókien naturalnych. I wydaje mi się, że stwierdzenie, że włókna naturalne zawsze są fantastyczne, no jest nie do końca prawdą, ale możliwe, że są najlepszym, na co możemy się decydować, jeżeli tylko zwrócimy uwagę na kilka aspektów. Na pewno dla naszego ciała, jak już wspominałam w poprzednim filmie z tej serii, są fantastyczne, ponieważ są naturalne, a my też jesteśmy naturalni, więc są dla siebie jak najbardziej takie kompatybilne i świetnie się ze sobą dogadują. To znaczy, że nasze ciało jest w stanie najlepiej oddychać, te włókna mają najlepszą przeważnie higroskopijność, to znaczy, że pochłaniają dobrze wodę i później ją oddają na zewnątrz. Niektóre z nich trochę bardziej się mną, niektóre mniej, niektóre szybciej schną, niektóre są delikatniejsze, niektóre bardziej wytrzymałe. Także wszystko zależy tak naprawdę od tego, na czym najbardziej Ci zależy. Ale na pewno wszystkie włókna naturalne oddychają, co znaczy, że są dobre dla naszej skóry i dla komfortu ich noszenia, szczególnie dla tych osób, które mają takie ciało, które poci się bardziej i potrzebuje tej właśnie oddychalności na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim możemy podzielić włókna naturalne na te, które są roślinne i te, które są zwierzęce. Więc na pewno, jeżeli należysz do wegan, to nie będziesz brała pod uwagę tych zwierzęcych, będziesz brała pod uwagę tylko te, które są roślinne. Pomimo tego, że wszystkie teoretycznie są dobre dla naszego ciała. No i właśnie, pierwsza, najbardziej popularna oczywiście, jest bawełna. To, że oddycha, jest super, oczywiście, jest najbardziej popularna. Najwięcej jej można zobaczyć w sklepach, ale niestety to, że jest najbardziej naturalna, najbardziej popularna, to oznacza tylko tyle, że jest najczęściej produkowana, najczęściej hodowana. A jeżeli chcemy mieć czegoś dużo i w bardzo niskiej cenie, to niestety okazuje się, że jakość tej bawełny może być bardzo różna. Może być bardzo różna, ponieważ włókna bawełniane, czyli te niteczki, które uzyskujemy z tego pięknego takiego puszka bawełnianego, które myślę, że każda z nas zna, mogą być różnej długości. Zazwyczaj wykorzystuje się takie włókienka, czyli takie niteczki, które mają około 2-3 cm i skręca się je ze sobą po to, żeby dostać właśnie długie włókno, z którego później dzieje się lub tka rzeczy, które my później nosimy. I oczywiście są też takie włókna bawełny, które są dużo krótsze niż 2-3 cm i są takie, które są dużo dłuższe. Do tych dużo dłuższych między innymi zaliczamy bawełnę egipską, dlatego też to jest bawełna, która jest bardzo wytrzymała i często używa się jej do na przykład pościeli albo do koszul i wtedy te materiały, te tkaniny są dużo bardziej wytrzymałe ze względu na to, że jeżeli nie są bardzo króciutkie, tylko są bardzo długie, to gdy są skręcane ze sobą, to jest mało tych miejsc, bo są długie, kiedy one są ze sobą połączone, więc też jest mała szansa, że będą często i w nadmiarze rozplątywać się właśnie z tego połączenia. Czym krótsze włókienko, tym częściej będzie się rozplątywało podczas noszenia, co oznacza, że właśnie nasze ubranie będzie się najnormalniej w świecie niszczyło. I teraz, bawełna niestety dosyć mocno się gniecie, ale też jest dosyć wytrzymała, jeżeli właśnie jest dobrej jakości. I teraz, co to też oznacza? Bardzo często spotykasz się na pewno na metkach z tym, że
coś jest na przykład 95% bawełny i 5% elastanu, czy spandeksu, czy lajkry, czyli czegoś, co jest włóknem syntetycznym, o tym też będzie oczywiście materiał, czyli z takim włóknem elastycznym. Po co dodaje się te kilka procent? No podaje się po to, że gdy bawełna jest właśnie kiepskiej jakości, to trzeba ją jakoś wzmocnić. Podam Ci bardzo konkretny przykład. Na pewno niejednokrotnie kupiłaś sobie coś, co jest z długim rękawem, jest bawełniane i w sytuacji takiego noszenia, powiedzmy całodniowego, na łokciu, czy na przykład jeżeli to są spodnie dresowe bądź jakieś leginsy, chociaż leginsy przeważnie mają w sobie elastan, ale powiedzmy 100% bawełniane spodnie dresowe albo coś, co ma długi rękaw i tutaj łokieć, zauważysz, że po całym dniu noszenia i zginania ręki ta część tutaj się odkształca i nie wraca do naturalnego kształtu rękawa. Wtedy właśnie oznacza, że bawełna jest kiepskiej jakości, wtedy do niej dodaje się najczęściej włókno właśnie elastyczne, czyli elastan, spandeks i tak dalej, żeby wzmocnić ten materiał, żeby po prostu po jakimś czasie noszenia, żeby te włókna wracały do swojego pierwotnego kształtu. Więc jeżeli bawełna jest wysokiej jakości, to po prostu nie potrzebuje tych włókien elastycznych, tylko sama z siebie jest po prostu sprężysta. Minusem bawełny na pewno też jest to, że długo schnie. To jeżeli chodzi o taką użyteczność, czyli na przykład jeżeli zmokniemy w bawełnie albo spocimy się solidnie, no to wtedy woda nie jest tak bardzo szybko oddawana z tych właśnie włókien z tego ubrania. Natomiast bawełna ma jeszcze jeden bardzo duży minus. Mianowicie, jest przy jej produkcji, przy jej uprawie używane jest bardzo dużo wody i bardzo dużo pestycydów, co oznacza, że oczywiście jedno i drugie nie jest dobre dla naszej planety, dla naszego świata, dla ekologii. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby wykorzystywać w produkcji ubrań bawełnianych bawełnę organiczną, czyli właśnie taką, która jest produkowana w zrównoważony dla środowiska sposób, a dodatkowo jeszcze, gdybyś zauważyła, że jest taki mały znaczek na ubraniu, które kupujesz, który nazywa się Fair Trade, to też oznacza, że wszyscy ludzie, którzy pracowali przy łańcuchu całej produkcji, przy uprawie tej bawełny, zostali godziwie wynagrodzeni i pracowali w dobrych warunkach. Bo niestety nie tylko zużycie wody i pestycydy są zmorą bawełny, ale też no, bardzo niegodziwa praca i płaca dla osób, które pracują. Więc organiczna bawełna, czyli z angielskiego organic cotton i certyfikat Fair Trade, zresztą nie tylko przy bawełnie, często go spotykamy na przykład przy kawie czy czekoladzie, są bardzo istotne i pozwalają Ci wcale nie za tak dużo większe pieniądze, bo coraz częściej ta bawełna organiczna jest już tylko niewiele droższa od standardowej, pozwala Ci przyłożyć tą cegiełkę do pracy kogoś, kto wyhodował Twoją bawełnę, ale też właśnie do środowiska. Także zwracaj właśnie na to uwagę, jaką bawełnę kupujesz. No ale właśnie, o bawełnie się rozgadałam, a jeszcze mamy kilka włókien do omówienia. Następnym jest len. Len, czyli przeważnie włókno, które jest używane do ubrań, które nosimy w cieplejszych porach roku albo w cieplejszych częściach świata, ze względu na to, że jest to włókno, które bardzo przyjemnie chłodzi, bardzo potrafi być lekkie, nawet jeżeli jest szorstkie i takie twarde, to mimo wszystko pozwala naszej skórze bardzo dobrze oddychać. Oczywiście dla niektórych minusem jest to, że bardzo się gniecie, no ale myślę, że wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacjach prywatnych albo półprywatnych takich, nie potrzebujemy mieć bardzo takiego odprasowanego garniturowo krawatowego wizerunku, to lekkie pomięcie się lnu nie jest takim wielkim problemem. Jeżeli chodzi o dotyk lnu, to oczywiście może on być delikatniejszy albo bardzo twardy. Jeżeli chodzi o nie tylko nasze ubrania, ale też na przykład pościel, to oczywiście staramy się kupować jak najbardziej miękkie, aczkolwiek te surowe też są bardzo, bardzo popularne. Len, jak wspomniałam, przyjemnie chłodzi, ale też dosyć szybko wyparowuje z niego woda. Także jeżeli właśnie nasze ciało odda wodę, albo po prostu delikatnie
delikatnie zmokniemy w jakimś przyjemnym letnim deszczyku, no to nie jest to taki wielki problem, jak na przykład przy bawełnie. Kolejnym włóknem są konopie. Konopie to bardzo, niestety, rzadko wykorzystywany, póki co, materiał, to znaczy włókno właściwie, ze względu na to, że ma takie nieprzyjemne konotacje ze swoją kuzynką, czyli z marihuaną. I ze względu na to, że gdzieś tam ich wizerunek został po prostu przez tę kuzynkę zniszczony, nie jest tak często wykorzystywany, ale coraz bardziej wraca do łask, więc można się za konopnymi ubraniami rozglądać, ponieważ one na pewno są nie tak bardzo popularne jak len, który i tak stanowi chyba tylko 1 czy 2% produkcji wszystkich ubrań. I to już można powiedzieć, że jest włóknem, które jest takim rzadko spotykanym i takim ekskluzywnym. To konopie są jeszcze bardziej ekskluzywne. No i na pewno są hodowane w dużo bardziej zrównoważony sposób. Jeżeli chodzi o włókna naturalne, roślinne, to mamy jeszcze rumię, która jest podobna bardzo do lnu i na nią też można zwracać uwagę, ale też przed nami jest bardzo duża grupa naturalnych włókien, które są włóknami pochodzenia zwierzęcego. I zaczniemy od jedwabiu, czyli od włókna, które jest produkowane przez jedwabniki, czyli takie małe robaczki, które niestety giną podczas pozyskiwania tego jedwabiu. Dlatego właśnie wiele wegan, czy nawet wegetarian nie chce używać tego włókna. Ale co jest bardzo ważne, jest to włókno, które jest najdroższym z tych do tej pory omówionych, jest bardzo delikatne. Trzeba bardzo na niego uważać, szczególnie gdy jest mokry. Także gdy pierzesz jedwab, to raczej pierzemy ręcznie. Nie wyrzymamy, nie wykręcamy bardzo mocno, ze względu na to, że mokre włókna jedwabne są bardzo mało wytrzymałe i możemy po prostu je potargać i w ten sposób poniszczyć nasze ubrania. Jedwab to nie tylko to takie piękne, satynowo-atłasowe wykończenie, ale też takie szorstkie. Także może być wykorzystywany do różnych ubrań, aczkolwiek najczęściej są to delikatne apaszki, bluzki, zwiewne sukienki. I co ciekawe, jedwab jest dosyć mocno grzejącym włóknem. To znaczy, że pomimo swojej lekkości potrafi trzymać dosyć mocno ciepło i też jego takim sporym minusem jest to, że zazwyczaj mocno widać na nim mokre plamy. Czyli na przykład, gdy polejesz się nawet wodą, to ta plama, nawet gdy wyschnie, zostaje z niej po niej ślad, a dla osób, które właśnie nadmiarowo się pocą, może być to po prostu dyskomfortowe, że będzie mocno widoczne. Kolejną grupą, właściwie kolejnym włóknem pochodzenia zwierzęcego jest wełna. I wełna oczywiście najbardziej popularna to ta wełna owcza, czyli jeżeli na swoim ubraniu widzisz po prostu napis wełna albo wool z angielskiego, to możesz być pewna, że jest to wełna owcza. Wiele osób nie przepada za wełną, ponieważ wełna owcza bardzo często gryzie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób została ostrzyżona, kiedy została owca ostrzyżona, z jakiego gatunku została ostrzyżona, ponieważ owiec, z tego co chyba kiedyś czytałam, jest około 1000 gatunków, więc to jest naprawdę spory wybór. No ale też w jaki sposób zostało przygotowane to włókno, żeby z niego zrobić przeważnie właśnie dzianinę, czy tkaninę, na przykład jeżeli to ma być tkanina garniturowa czy płaszczowa. Bardzo ważnym plusem wełny jest to, że wełna jest włóknem samoczyszczącym, to znaczy, że wystarczy tak naprawdę po całym dniu zdjąć wełniane ubranie z siebie i pozostawić, niekoniecznie w szafie, ale pozostawić do takiego po prostu pozbycia się zapachu. Ona bardzo mało te zapachy zasysa do siebie i też bardzo szybko je oddaje. Także w bardzo łatwy sposób można mieć ubranie, którego nie trzeba za często prać czy czyścić, jeżeli jest to ubranie, które nadaje się do pralni takiej właśnie czyszczącej, a niekoniecznie, żeby prać samodzielnie. Jeżeli kupujesz wełnę z drugiej ręki, to jest taki mały protip. Możesz tę wełnę, jeżeli boisz się na przykład moli, możesz zamrozić
zamrozić w, po prostu w zamrażarce, po to, żeby no, zabić jajeczka moli, które, czy tam larwy, które mogłyby w tej wełnie razem z używanym ubraniem do Ciebie przyjechać. Także gdy kupujesz wełniany sweter, może marynarkę, bo płaszcz może się nie zmieścić do zamrażarki, chyba że masz dużą, ale można właśnie przemrozić po to, żeby pozbyć się jajeczek moli ubraniowych, a one potrafią, jak wiadomo, tutaj trochę nam uprzykrzyć życie. Kolejnym z minusów wełny jest to, że wiele osób uczula. Uczula nie jest jakby sama wełna, tylko lanolina, czyli tłuszcz taki, który pojawia się w wełnie. Ja sama jestem uczulona na lanolinę i faktycznie niektórych wełnianych rzeczy nie mogę nosić. No i też oczywiście minusem wełny jest pranie. To znaczy, że część wełnianych rzeczy trzeba niestety oddawać do czyszczenia. Część trzeba prać ręcznie, suszyć na płasko i nie za mocno wyrzymać, wykręcać, żeby właśnie nie poniszczyły się jej włókna. Także trzeba się z nią dosyć delikatnie obchodzić, bo jeżeli na przykład temperatura będzie za wysoka, to z naszego sweterka może się pojawić sweterek dla niemowlaka po prostu. To, co jest ważne, to właśnie wełna, którą najczęściej kupujemy, jest wełną owczą, ale jest też jedna z odmian wełny owczej, czyli wełna merynosowa. Pochodzi ona właśnie z merynosów, czyli z takiej specjalnej odmiany owiec, które mają po prostu delikatniejsze swoje runo i też przez to włókna są delikatniejsze, przez co nasze ubrania nie są tak bardzo gryzące. Więc jeżeli gryzie Cię zwykła wełna, to spróbuj wełny z merynosów, może będzie troszeczkę delikatniej, może będzie trochę bardziej dla Ciebie przyjemna. A jeżeli lubisz bardzo, bardzo, bardzo przyjemne wełny, no to oczywiście zapraszam Cię do świata kaszmiru, który już cenowo jest droższy niż wełna owcza i też droższa niż wełna merynosowa, ale zdecydowanie, kiedy już kupisz sobie pierwszy szalik czy sweterek z kaszmiru, jest spora szansa, że nie będziesz chciała wymienić go na nic innego. Niestety też zawiera lanolinę, więc może zdarzyć się tak, że będzie Cię uczulał, czyli będziesz mieć wrażenie, że Cię drapie, ale tak naprawdę będzie to ta lanolina, a niekoniecznie kaszmir. Kaszmir jest pozyskiwany z kóz kaszmirskich, ja mam ewidentne problemy z wysławianiem się, z kóz kaszmirskich, nie będę tego cięła, puszczę tak jak jest, z kóz kaszmirskich, które niestety ze względu na popularność kaszmiru i nadążenie do tego, żeby ten kaszmir był coraz tańszy, no tych kóz pojawiło się coraz więcej hodowli i niestety są już takie fakty, że bardzo wiele pastwisk w Mongolii zaczyna zamieniać się w pustynię ze względu na to, że tych nadmiar kóz po prostu zjada za dużo zielonych roślinek i za niedługo może być tam jakiś rodzaj katastrofy ekologicznej. Jest po prostu za wiele upraw tych kóz kaszmirskich. Udało się teraz. I mamy jeszcze do czynienia z kozami angorskimi, które dają nam moher. Również bardzo taki przyjemną wełenkę, która w naszym kraju kojarzona jest z beretami i nie zawsze jest to pozytywne, natomiast mohair tak naprawdę jest przemiłym, takim puchatym, odstającym włóknem, który przeważnie jest tylko częścią składu, a nie całym składem, ze względu na to, że jest to po prostu bardzo droga wełna. Więc przeważnie spotkasz ją jako dodatek do czapki, do szalika albo nawet do płaszcza. No jak już mamy kozy angorskie, to nie można nie wspomnieć o królikach angorskich, które dają nam angorę, również bardzo drogą wełnę, ze względu na to, że te puchate, śliczne króliczki są wyczesywane, żebyśmy mogli dostać włókna, więc z tego powodu są one bardzo drogie, ale też niestety bardzo wiele upraw jest takich niehumanitarnych, gdzie po prostu jest wyrywane, są te włókna, są te po prostu sierść jest wyrywana z królików. Dlatego też, jeżeli angora jest podejrzanie tania, to możesz przypuszczać, że nie została zbyt przyjemnie pozyskana. Więc zwróć na to uwagę. Kolejną wełną jest wełna z alpaki, czasami z lamy.
Czyli to są takie dwie kuzynki, które najczęściej hodowane są w Ameryce Południowej i to co ważne jest to, że w Peru nadal jest sporo takich zrównoważonych upraw alpaki, która jest hodowana w 20 kolorach. Oczywiście wszystkie są w okolicy beżo-szarości brązu, więc nie ma tutaj różowych i zielonych alpak, chociaż to myślę, że byłoby bardzo urocze stworzenie. W każdym razie jest 20 kolorów, więc nie ma potrzeby, żeby używać tak wiele barwników, jak na przykład przy wełnie owczej, co jest dużym plusem pod względem ekologii, bo nie trzeba tymi barwnikami syntetycznymi zanieczyszczać okolicznych rzek, ale wracając do uprawy w Peru, są one właśnie bardzo zrównoważone, więc można powiedzieć, że jest to taka wełna, która z wysokim prawdopodobieństwem jest pozyskiwana w taki przyjemny, miły dla tych właśnie zwierzątek sposób. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wełna alpaki ma w sobie bardzo mało lanoliny, więc też jeżeli jesteś uczulona na ten składnik, no to tutaj możesz spróbować alpaki. Nie będziesz miała uczuleń. I ostatnia wełna na dzisiaj, to już naprawdę bardzo długi film jest w dniu dzisiejszym, to wełna wielbłądzia. Jedna z najdroższych wełen, bardzo dobra jakościowo, bardzo przyjemnie się ją nosi. Niestety póki co ze względu na swoją cenę jest jeszcze mało popularna. To, co możemy zauważyć, już tylko tak naprawdę na koniec, to możemy zauważyć, że mamy często wełnę z domieszką czegoś syntetycznego, czyli na przykład wełnę, powiedzmy owczą, zwykłą, wełnę z poliestrem, albo z poliamidem, czyli z nylonem, albo z spandeksem, czy elastanem i tutaj no, nie ma takiego wielkiego ryzyka, że to syntetyczne włókno jakoś zniszczy nam właściwości naszej wełny, te oddychające i te super ekstra przyjemne dla naszego ciała. Ale jeżeli są do tak 15-20%, czyli powiedzmy wełna 85%, poliamid 15% będzie w porządku, natomiast jeżeli będzie więcej tego poliamidu, no to już on niestety trochę zniszczy nam tą naszą właściwości po prostu naszej wełny. Dodatkowo włókna, czyli czy to będą dzianiny, czy tkaniny, które mają domieszki, niestety nie nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przetworzenia. Jeżeli temat Cię interesuje, dbania o te wszystkie ubrania, ze względu na to, że na pewno, gdy kupujemy już ubranie, inwestujemy pieniądze w nie, obojętnie czy kupimy z pierwszej ręki, czy z drugiej ręki, chcemy, żeby jak najdłużej nam służyło, a nawet jeżeli nie nam, to może chcemy je oddać, czy sprzedać komuś innemu, więc na pewno powinnyśmy w odpowiedni sposób prać te włókna. I tutaj chciałabym zaprosić Cię na webinar. Jeżeli oglądasz to wideo na początku marca 2022 roku, to mogę zaprosić na ten webinar na żywo. Już niedługo razem z Sylwią Panek, która prowadzi profil Mama Chemik na Instagramie i zresztą pewnie na Facebooku też i bloga fantastycznego ma, zaprosimy Cię na wspólny webinar odnośnie tego, jak dobrze prać ubrania. I pod kątem tego, jak sprawdzać środki do prania, czyli proszki, płyny, czy powinnyśmy używać płynów do płukania, a może octu, czy granulki zapachowe są świetnym pomysłem, czy absolutnie nie. Jak czytać składy proszków, czy powinnyśmy robić je samodzielnie w domu, bo jest taka opcja, ja podzielę się moimi doświadczeniami w tym zakresie. No i mamy tam sporo tematów odnośnie bezpieczeństwa używania środków piorących, czyli po prostu bezpieczeństwa prania. I dla nas, i dla włókien, i dla środowiska, i dla pralki. Czyli po prostu chcemy, żeby to pranie było dla wszystkich osób i rzeczy zaangażowanych, żeby było bezpieczne i o tym właśnie chcemy opowiedzieć na tym webinarze. Gdy już będzie nagrany webinar, będzie on oczywiście dostępny w sprzedaży, także będziesz mogła nie uczestniczyć w nim na żywo, ale odsłuchać sobie go. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie, którą znajdziesz pod tym wideo, także link umieszczam, będziesz mogła sobie kliknąć i dołączyć do webinaru albo wykupić do niego dostęp
już po nagraniu. Także dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłych wideoporadnikach albo też na naszym webinarze. Także dziękuję i do usłyszenia następnym razem.